Panie Tadeuszu, kiedy był pierwszy atak? Proszę Pani, pierwszy atak to już był w 2014 roku i pamiętam jak dzisiaj na Dzień Kobiet. I to jest koszmar. To jest, co się wydarzyło wtedy, to był koszmar, bo na 8 marca w noc przed był pierwszy atak, tydzień później był drugi atak, 2 tygodnie temu trzeci atak i po jakiś miesiącu czwarty atak. Wszystko w 2014, jeden za drugim. Zgłaszał Pan sprawę na policję, jak zareagowali funkcjonariusze? Reakcja policji właśnie była dla mnie zdumiewająca. Czułem się tak, jakbym sprawiał policjantom przykrość, że w ogóle przyszedłem i ośmielam się zawracać głowę takimi drobnymi sprawami, że u mnie śmierdzi. I sugerowano mi, a może coś się wylało, może to kefir, bo jak się zepsuje, to też tak śmierdzi i tak dalej. To było przy pierwszym, przy czwartym, w 2014 roku. Założyłem już kamery, folię antywłamaniową, nagrałem gościa, który wychodzi, gdzie, jak, pracuje, przebiega, patrzy się do kamery. Złożyłem to wszystko na policję. Tak, wtedy, gdy zawiadomiłem, nawet nikt nie przyjechał, nie wziął odcisków palców, czy może odcisków stopy, tak dalej. Nikt się nie pojawił. Umówiłem się na rozmowę z komendantem, było tam więcej osób, bo poinformowano mi, że musiałem się filmów naoglądać, że tylko w filmach tak jest i że to nie byłby żaden materiał dowodowy, bo tu wszyscy chodzą i mu każe zostawić ślad. Ja mówię, do Diaska jest tego może dowodowy? Nie, ale może jakiś procesowy, że można by po tych śladach dojść do kogoś, kto to zrobił i wtedy można by jakieś dowody zebrać. I miałem, no mamy co, 2016, czyli miałem prawie 2 lata spokoju, no i znowu przyszedł, ale inny. To nie była ta sama osoba, która wykonywała to zlecenie, bo ja podejrzewam, że zleceniodawcą jest coś inne, że zleceniodawca sam sobie tutaj się nie porusza. Stamtąd wychodzi, tu podchodzi, oblewa sobie drzwi i tam wzdłuż kamery sobie biegnie. I to zawsze wszystko jest nagrane. I celem ataku zawsze były drzwi? Nie, tu były drzwi. Wtedy, proszę pana, w 2014 było tak, drzwi, pierwsze okno, drugie okno, rozwalenie szyby, pompą takie wszczyknięcie tego środka na bar, czyli cały lokal był zdewastowany. I co jest dla mnie najgorsze? Że w międzyczasie dowiaduje się, że w mieście takich ataków było multum. Apteka, kasyna i jakieś klatki schodowe. No przecież może to się nałożyć. Można tu zebrać jakąś domenkancję. I ta indolencja jest dla mnie porażająca. No jeżeli mamy takie zabezpieczenie, to ja nie wiem, co robię. Ja się czuję po prostu niekomfortowo, bo trudno mi powiedzieć, o co tu w ogóle chodzi. A kiedy był ostatni atak? Jakieś 3 tygodnie czy 4 temu, ja dokładnie nie pamiętam, wie Pani, w tej chwili. I dalej jest cisza. I też dostali. I wtedy też zostały drzwi oblane? W ostatnim ataku były oblane tylko te drzwi. I ja tu zareagowałem bardzo szybko, to był mecz. W czasie meczu czuję, że coś śmierdzi, wychodzę i tu akurat była ta cała kałuża. Także szybko zacząłem to likwidować, że ten smród nie rozszedł się tak po całym lokalu. Przy tych pierwszych atakach do ekspertyzy był pobrany ten płyn. Opowiadomiono mnie, że w sierpniu, przepraszam, że we wrześniu będzie ekspertyza, co to za płyn i tak dalej, chemicznie i tak dalej. A w sierpniu już to dostałem zawiadomienie z policji, że sprawa jest umorzona i tak dalej. No więc co tu się dzieje? Nie wiem, na czym to polega. Czy państwo nie mają pieniędzy? Czy ktoś powiedział od góry, proszę tego nie ruszać? Nie wiadomo, bo normalne to nie jest.